Gripple bardzo mi się podoba, bo są sprawne rzeczy, szybko się montują i o to nam chodzi. I proszę pana, proszę, żebyście jeszcze więcej innowacji, wdrożeń robili w takim systemie. Super jest, super. Jest bardzo ważne, bo do skrzynek wywiewnych zakładamy trzy, a na samą rurę Spiro można założyć jedną, co 2,5 metra zakładamy i to się sprawdza. Bardzo wygodnie, bo można opuszczać, podnosić. Przy gwintach jest to utrudnienie, ponieważ no, trzeba gwinta, wiadomo, lub wydłużyć, lub skrócić. No to już się wiąże z cięciem. A tutaj po prostu można sobie podciągać, obniżać na daną wysokość, jaka jest pożądana. Akurat ogrzewania nie, ale widziałem, jak koledzy to robili, także też to chwalili, że bardzo, bardzo jest to wygodne. Uniwersalność owej Gripple jest bardzo dobra, bo można stosować bez stosowania redukcji, które są potrzebne przy zmianie firu. Tak przypuszczam, że na tej budowie około 5 dni roboczych ogólnie można zaoszczędziliśmy. Na systemie Gripple mocujemy rury od 3 ósmych do 3 cali rurki i jest to bardzo wygodne. No, po prostu no, wygodne. No polecałbym im po prostu zastosowanie tego systemu. No i oczywiście 4 tony gazu CO mniej żeśmy zużyli przez ten system na tej budowie. No, jest bardzo ten system wygodny odnośnie logistyki, bo łatwo się go przenosi z kontenera magazynowego na budowę. Po prostu mniej miejsca zajmuje. Jest to wygodniejsze, można samemu przenieść, a nie tak jak w przypadku gwintów trzeba we dwóch, bo są ciężkie i długie, bo są 3-metrowe, a to jest po prostu ładnie zapakowane, zwinięte. I rozpakowuje się już na montażu. Bierze się odpowiednią ilość, jaka tam jest potrzebna do montażu. Także jest fajnie, ok. Jest właśnie ten plus jeszcze, że po prostu linek nie trzeba obcinać z tego systemu Gripple, tylko można ich ładnie zabezpieczyć. No bo różnie to bywa, później można coś, może się coś zmienić, można coś podnieść, opuścić, także nie trzeba obcinać. Chociaż są do tego odpowiednie narzędzia z tej firmy do skracania linek. No także jest fajnie. I one spełniają swoje zadanie i nie przynosi się tych drgań. Tego nie ma. I o to chodzi właśnie. Ktoś dobrze o was pomyślał. Tak, bardzo dobrze tu mi drgania, szczególnie jeżeli jest blacha, tak jak tutaj, bo czuć po prostu, jak ktoś chodzi po dachu, to czuć to pod spodem. A gwint wiadomo, albo by się uginał, albo co by jest skontrowane, a linka jest elastyczna, wiadomo, giętka, także się poddaje. Wszystkim proponuję stosowanie tego systemu Gripple, no. I to się sprawdzi. To się sprawdza i to się sprawdzi. I nic więcej nie mam do dodania. Jestem zadowolony, ja, jak i moi koledzy i firma.